powiem wam, że już jesteśmy po wycieczkach. Byliśmy w Kołobrzegu, byliśmy sobie teraz na rowerach i tak mi się sennie zrobiło. Obiadek się tutaj robi, powinna coś tam pichcić dzisiaj na naszych maszynkach. A mi się nawet nie chce wstać, żeby wam to pokazać. O, przybliżę wam. No. Robi jakieś cuda znowu, bo trochę nam mięsa tak naprawdę zostało w lodówce i trzeba to gdzieś tam wyrobić w końcu, bo zaraz przywieziemy to z powrotem do Krakowa. Teraz się fajna pogoda zrobiła, cieplutko sobie siedzimy. Na razie nie jesteśmy nic rozłożeni, nie chciało nam się też rozkładać tego daszku. Dzisiaj w nocy ma jeszcze ostro wiać, więc stwierdziliśmy, że bez sensu, jeden dzień nie będziemy rozkładać. Bez sensu rozkładać. Słyszę, że słoneczko jest nam potrzebne. Tak. No teraz fajnie mówię, że się zrobiło, nie? Tak. Cieplutko, jest przyjemnie. Przyjemnie. Mhm. Jutro zrobimy sobie tutaj obejście tego kempingu, bo ma też mniej wiać. Krzesełka mamy ładnie zaparasolowane, żeby nie z boku, jak wyjechaliśmy, bo trochę kropiło, to słońce świeciło dzisiaj różnie. A jeszcze z takich przemyśleń, co mnie naszło teraz, tak żeby powiedzieć wam, jesteśmy ogólnie w 4 osoby, powiedzmy, że takie dorosłe 4 osoby. I teraz tak, wody idzie nam około na dzień, ile? 50 litrów. Codziennie muszę praktycznie dolewać zbiornik, bo jeżeli się ktoś tam kąpiemy, używamy, zmywamy, bo praktycznie nie korzystamy z żadnych sanitariatów, nie? Nie, nie. To idzie naprawdę 50 litrów wody, schodzi, codziennie muszę dolewać tej wody. Ale to jest, umiecie głowę, to tak. Jest to, no, to są 4 osoby, to się tak nie da inaczej. No i do tego jest codziennie, jest opróżniany zbiornik, ten kota wyrzucamy tak zwanego, codziennie. Pewnie jakby tak częściej tutaj człowiek był, jakby deszcz padał czy coś, to nie wiem, czy ze 2 razy na dzień nie trzeba byłoby wypróżniać tego kota. Teraz tak się zastanawiam, jakby tak człowiek chciał pojechać na dzikusa gdzieś, no to skąd wziąć tą wodę ogólnie? No, bo to, no wiadomo, że się człowiek też tak nie będzie tutaj szalał z wodą, tak jak tutaj szalejemy, nie? No bo tu i zmywamy i wszystko robimy tak naprawdę, bo nawet, no mówię, nie byłem nawet w toaletach, nie wiem jak tutaj toalety wyglądają, bo nie było nawet okazji pójść, tak. No tylko tak się zastanawiam teraz, jakby pojechał człowiek na dzikusa, to ile tej wody by musiał ze sobą wziąć, żeby tak przebidować? Na 2 dni może by starczyło. Toaletę opróżniać trzeba codziennie, to też gdzieś trzeba wylewać tak naprawdę. To mówię, no to już się takie zaczyna na tego dzikusa też pewnie robić problem. Nie wiem, nie byłem nigdy, znaczy byłem tam parę razy, znaczy byłem, no to byłem to za dużo słowa powiedziane. Nie, może nie tak, żeby pojechałem gdzieś do lasu i siedziałem na dzikusa, tylko po prostu gdzieś tam 1-2 dni po prostu byłem może bez prądu czy coś i człowiek dawał radę, ale jakbym miał dłużej w takiej sytuacji jak teraz jest, no to... To naprawdę zastanawiam się, jak to ogarnąć, jak toaletę ogarnąć, a tym bardziej jak wodę ogarnąć. No. To są chyba 2 takie najbardziej problematyczne rzeczy. No dużo, dużo idzie wody po prostu na takie, nawet nie na kąpanie, tylko na takie rzeczy, które gdzieś tam do toalety idzie woda, idzie na jakieś zmywanie, tak jak u nas idzie, nie? Woda. Na mycie się, no na kąpanie to już w ogóle woda to jest chyba, nie wiem, z 10 litrów to na jedną osobę idzie, nie? Żeby się wykąpać tak naprawdę. Bo już tam o tej ciepłej wodzie to już nie mówię, no bo ciepłą wodą to sobie można poradzić, jakiś tam założyć, jakiś tam bojler gazowy czy coś i tą wodę podgrzewać. Ale problem jest właśnie z samą wodą czy opróżnianiem toalety, jak to robić. Dajcie znać w ogóle, jak wy to robicie, bo tak mnie naszło teraz przemyślenia, jak tu jechać na dzikusa. Marzy w ogóle ta maszynka? No a jak pachnie, nie czujesz? No czuję, ale co, ona smaży czy tak bardziej nie smaży? Smaży. Ładnie smaży, tylko się zastanawiam, jak my teraz te bagietki podgrzejemy. Bo to też na patelkę można wrzucić i się podgrzeją trochę. Stałem, żeby wam pokazać, bo zapachy pełni na razie. Pięknie pachnie. Mięso z papiera, z papierka. Papierusie. No i tak jak widzicie, trochę pomału człowiek coś tam porobi. Do południa jakaś praca, coś, a po południu relaks. Czas leci bardzo. Ważne, żeby było to słońce, bo jak jest słońce, to już jest spoko. Jak pada, to jest naprawdę, jak pada i jest zimno, to już w ogóle człowiekowi nie chce. Ale jak słoneczko już wychodzi, to naprawdę przyjemnie się robi. I mógłby człowiek tak sobie myśleć, że mógłby tak podróżować cały czas. Świnki też mają fajnie, jak słoneczko świeci, bo też. Są na zewnątrz. Zastanawiałeś się. No przysmażyło. Przypaliło, a nawet aż przypaliło. No to ta maszynka, tak powiedzmy, od biedy wystarczy. Nie jest to gaz, nie jest to jakaś domowa maszynka, która ma 3000 W, ale... No daje radę. 5 dyszek na Allegro. Jeszcze pytaliście się, co to za antena moja. To jest jakaś Albetta. Nie wiem, dostałem tutaj w spadku w przyczepie. To jest antena DVB 1224 i ona jest na zasilacz tak naprawdę. Na magnes, to jest samochodowy. No ale tutaj ten magnes to tak naprawdę nie za wiele daje. Ja ją przeważnie wrzucam sobie tam na górę.
kładę ją, tylko jest taki problem, że widzicie, ona już mi tutaj popękała. Spadła mi dwa razy i popękła. Pękła? A tutaj pęknęła, a tutaj kiedyś próbowałem się do niej dostać, co tam zobaczyć, bo coś mi nie działało i tak jest praktycznie na wymarciu. Muszę sobie kupić teraz jakąś antenę, bo ta już chyba nie przeżyje tego wyjazdu. Pójdzie do kosza. Ale ogólnie dawała radę. To też nie jest tak, że jak nie ma, to nie ma, to nie odbiera. No cudów tutaj nie ma. Jak jest sygnał, no to po prostu jest i telewizja. Paulina jeszcze zmywa naczynia. Pierwszy raz chyba zmywasz, nie? Tutaj. Nie, chociaż tak. Nie, grilla jeszcze zmywaliśmy tam na łowę. To jest takie stanowisko zrobione. Mało, że zrobiłam jedzenie, to jeszcze muszę pozmywać, no? Ktoś musi, no. Ja trzymam kamerę, a ty zmywasz. Może zamienimy się, co? Nie. W ogóle chmury tam idą takie, że bo zaraz zacznie padać. Ogólnie się, co się dało, to schowaliśmy do przyczepy albo do samochodu. Żeby nam nie zmokło w nocy, bo zapowiadałem, że ma padać w nocy deszcz. A tak się teraz jeszcze zastanawialiśmy, nie? Na czym? No nad tym, nad przedsionkiem, nie? Ogólnie. Tak. Co lepsze, czy kupić coś takiego jak tam, gdzie mają państwo? Takie coś. Z Obelinka widzę, że kupiony taki ala przedsionek. Czy może lepiej do Markizy kupić boki, bo jednak wam powiem, że jak się takie wczesną wiosną jeździ i późną jesienią, to jednak no Markiza się słabo sprawdza w takich warunkach. No Markiza, słabo, siedzi w środku. Tak, Markiza to jest jednak dobra, jak jest ciepło i chroni. Markiza tak naprawdę chroni przed słońcem. No. To jest jej taka główna... Przed ciepłem nie może chronić przed zimnem, no bo jakby nie ma ścian. No nie, tak? No ale to mówię, no ona zrobi, daje tylko po prostu cień, nie? Tak naprawdę, no. W takich warunkach, jak jesteśmy dzisiaj czy coś, no to na zewnątrz już sobie nie wyjdziemy i nie posiedzimy tak naprawdę, no. To już by się przydał, może nie tyle co przedsionek, tylko właśnie coś w takim stylu, takie coś szybko rozkładane i teraz się tak zastanawialiśmy. W kolei mało jeździmy, no tak. My chyba po raz pierwszy wyjechaliśmy w ogóle w maju, tak? Tak? Normalnie byśmy nie wyjechali, bo dzieci wychodziły do szkoły. No ale jesienią na weekendy wyskakujemy, nie? No jesienią na weekendy wyskakujemy i czasem też takie dłuższe to są weekendy. Jeszcze się, nie? I tak naprawdę zastanawiamy się, co by było lepsze na przykład, czy nie wiem. Bo jakbyśmy mieli coś takiego kupować jak ten przedsionek, co tam jest na tamtej przyczepie, to znowu u nas nie włożymy, bo mamy markizę w tej kedrze. To znowu byśmy musieli zmienić tak markizę na jakąś dachową, która by poszła tam na górę. A tutaj, żeby kedra była wolna, żeby można sobie przedsionek było wsunąć. Bo tak to za każdym razem znowu trzeba było zdejmować tą markizę, wciągać, to też tak bez sensu. To chyba najlepsze rozwiązanie dla nas będzie jednak tą zabudowę sobie zamówić. Zwłaszcza, że ja nie wiem, czy ty mówiłeś, że my mamy już jedną rzecz? Tak, tylko nie wiem, jak tam na Obelniku to wygląda, bo teraz nie wiem, czy oni się z tego nie wycofali, wiesz? Mamy to... jedną ścianę. Jedną ścianę mamy do markizy, nigdy jej nie zakładaliśmy, więc nie wiemy nawet, czy to się szybko czy wolno zakłada. Jak ktoś ma ogólnie taką właśnie zabudowę do markizy, typowo do markizy tam tulowskiej, czy jakiejś tam fiamy, to niech da znać po prostu, czy to się szybko rozkłada, czy jest tym zabawy, czy to się opłaca w ogóle na takie jakby wyjazdy weekendowe, bo my bardziej gdzieś tam 3 dni posiedzimy, 2 dni i uciekamy tak naprawdę. I często gęsto jeszcze gdzieś tam po weekendach latamy, więc my tutaj nie potrzebujemy jakiegoś przedsionka. Czy może lepiej się pobawić w coś takiego właśnie, że jakiś taki przedsionek nakładany. No tylko, że tu u nas jest znowu jest problem z tym, że jest ta markiza, nie? No i tak jak zapowiadali, właśnie zaczęło padać. Robi się godzina 20 i zaczyna padać. Pewnie cel już do wieczora będzie. A my sobie siedzimy, grzanie włączyliśmy, odpaliliśmy grzanie. Dokładnie. Ja montuję tutaj, znaczy montuję. Patrzę, jak się zmontował film dla was. Następny. Oliwier nagrywa jakiś też swój film. No ja za chwilę. A Paulina co odrabia? Lekcje. Nie, Paulina się zajmuje rekrutacją, która jest dla nas zagadkowa, a musimy się zarekrutować do szkoły średniej. No, bo się zaczęły rekrutacje. Dokładnie tak. A ona spada. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepszy deszcz. Lepszy deszcz mówię, że jutro będzie lepsza pogoda. Liczbę. My sobie teraz tutaj siedzimy i oglądamy polski karawanik. Transmisja na żywo leci. Z szklaneczką, z drinkiem, tak jak miało być. Zaraz wam pokażę. My sobie tutaj oglądamy, a tutaj wiatr się skurza. Dobrze, że daszku nie rozkładaliśmy, bo byłoby słabo. Kula nieźle. Jutro ma być troszkę lepiej.
Uuu, zimno się zrobiło. Oglądamy sobie dalej. Oj, powiem wam jeszcze jedno przemyślenie dzisiejsze. Dzień przemyśleń. Powiem wam, że teraz się wykąpałem, ogoliłem i jest naprawdę fajnie, deszczyk pada. I tak sobie, jak sobie tak się kąpałem pod prysznicem, to stwierdziłem, że kurde, fajnie, jak się ma własny prysznic, gdzie się można wykąpać, bo jakbym miał teraz gdzieś tam iść i się wykąpać, to bym chyba nie poszedł, tak nie naprawdę. Nie przechwalam się, tylko mówię, że fajnie mieć takie coś właśnie przy sobie, że nie jest człowiek zależny od tego, że trzeba gdzieś tam iść i coś brać i ten, tylko po prostu idzie się i wykąpie i tyle. Ale jesteś zależny. Od czego? Od wody, no od jestem. Od prądu, od wody. No tak, no ale to z tym się liczę, nie? Ale prysznic fajnie mieć przy sobie jednak. Nie wiem, jak tam uważacie, dajcie znać, czy warto, czy nie warto, czy wykorzystacie, czy nie korzystacie. Oliwier tutaj jeszcze na wieczór zabrał mi komputer i męczy jakąś grę śmieszną. Ej, nie śmieszna gra, tylko Fortnite. Laura, spać. Nie, film oglądam. Film oglądam. No widzicie, telewizję mamy, sobie leci normalnie. Habit. Drinki są, toster jest, wszystko jest. Potrzeba na imprezę. I rolka papieru toaletowego w keczupie. Ideał imprezy. Ale nie, idziemy spać, bo już jest godzina 11. Rano lekcje. 23.